Witajcie. Dzisiaj sobie przetestujemy chlebek z puszki. Jest to wersja Halloween. Ale nie o to chodzi. Co będziemy potrzebowali do tego chlebka, tak żeby w razie czego się nie załamać. Mamy smalczyk z gęsi wieprzowinki. No i sól. Himalajska? Chyba. Tak. I sobie przygotowujemy. Puszka ma przydatność 3 lata, więc zobaczymy, co tam mamy. No. Myślałem, że no, dużo się nie pomyliłem, jak ten stary wojskowy chlebek. Po co mi nóż, jak już jest gotowy? O, a myślałem, że będzie taki cały, nie będzie pokrojony. No też tak myślałem, ale się przeliczyłem. To jest chleb z dynią. To przeczytaj może co tam. A to za chwilkę. Na razie trzeba nałożyć smalczyka, skosztować i wtedy sobie coś ustalimy. Opa. Co ten talerzyk to mnie ogranicza. To pierwszy próbuję. No wiadomo, że kamerzystka. No. Dawno mnie w domu nie było, więc nie wiadomo, czy to nie jest zatrute, czy nie chcą, konkurencja mnie nie chce wykończyć. Co? Więc trzeba uważać. I teraz, przekazujemy tutaj obiekt latający. Dziękuję. Muszę sobie skosztować. Poczekasz też... na ciebie? Nie. Dobra. Też sobie wezmę i zaraz zobaczymy, ile takich fajnych kawałków tego ustrojstwa jest. Raz, dwa, trzy, smalczyki. Jak oceniasz ten chlebek? Zaraz, po drugim końcu może coś wnioskuję. Powiem tak. Taki chlebek trzeba lubić. No dużo ziaren. Tu masz pełno ziaren. Dla mnie jest taki dziwnie kwaśny. Kwaśny? No może moje kubki smakowe mnie nie lubią. I teraz zrobimy coś innego. Ile tutaj wchodzi takich kromeczek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12 plus 2 to 14 kromeczek takich wychodzi. To może sobie leżeć dosyć długi okres czasu w tej puszce. W sumie jest dobre, bo nie czuć żadnej chemii. Później z tej puszki, bo jeden z naszych kolegów z Hamburga, którego pozdrawiamy, mówił, żebyśmy pokazali, jak wykorzystujemy różne elementy. Z tej puchy zrobimy sobie świeczkę przetrwaniową. Pozdrawiam Cię, Artur. I to by było w sumie na tyle. Taka skromna pucha, może to leżeć x czasu. Na wypad może się nadać. Znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że za dużo miejsca zajmuje. Ale z takiej puszeczki to zawsze można jeszcze zrobić sobie jakiś piecyk, jakiś podgrzewacz. Można sobie zagotować w niej wodę, jak się uprzecie. I wiele, wiele innych rzeczy. Ale to do tego wrócimy w innym filmie. Pozdrawiamy Was.